I laid out on the roof today. It's looking pretty special from the place I lay. The hazy buzz up the town below. Hej kochani, dzisiaj jest Get Ready With Me Back to School. Będę używać tylko drogeryjnych produktów Makijaż Idealny do szkoły. Przecież ty nie chodzisz do szkoły. Już nie chodzę do szkoły, ale oczywiście kiedyś chodziłam, no i gdybym teraz chodziła, na pewno malowałabym się delikatniej niż kiedyś. Zdradzę wam dzisiaj kilka moich trików. Budzę się rano, a tutaj pryszcz, więc po nawilżeniu skóry kremem nakładam sobie coś, co go wysuszy. Ja używam maści benzakny, używam odrobinkę i czekam, aż się wchłonie. Teraz pogadam wam trochę o lakierach. Ja proponuję wam takie jasne pastele, ewentualnie jeżeli pastelowych lakierów nie możecie używać, to po prostu zostaje wam odżywka do paznokci, na przykład ta z Eveline, która daje bardzo, bardzo delikatny mleczny kolor i nikt nie powinien się do was doczepić. Ja wybieram zwykły biały lakier, bo uważam, że wygląda to bardzo schludnie do szkoły oraz na co dzień. Teraz przechodzimy do korektorów. Ja używam korektorów z Rossmana w kolorze 01 i 03 i mieszam je. Nakładam sobie teraz 01 pod oczy, bo muszę je trochę obudzić, muszę się trochę obudzić, doprowadzić do porządku. No i zmieszany kolor 01 i 03 nakładam na niedoskonałości na twarz. Teraz będzie podkład. Wiele z was pyta mnie, jakiego podkładu użyć, żeby korygował, żeby maskował, ale żeby nie był za ciężki, żeby był w miarę tani. I taki podkład to jest jeden z moich ulubieńców. Niedawno go odkopałam. To jest Affiniton z Maybelline. Jest naprawdę niedrogi, jest dosyć rzadki, ale dobrze kryje przy dwóch warstwach. Ja go nałożyłam pędzelkiem, bo tak jest mi wygodnie, ale możecie go równie dobrze nakładać palcami. Później pudruję całą twarz pudrem ryżowym. On jest bardzo wydajny i też jest to kosmetyk drogeryjny. Puder ryżowy ma wiele firm. Ja akurat mam ten z Paese. Wiele z was pisało mi, że nie wyobrażacie sobie makijażu do bez różu na policzkach, dlatego dzisiaj wybrałam taki delikatny róż w odcieniu brzoskwiniowym. Rezygnuję tutaj zupełnie z konturowania, postanowiłam ocieplić sobie trochę twarz i daje to naprawdę zdrowy, świeży wygląd. Na usta nakładam balsam ochronny, uważam, że do szkoły powinniśmy zrezygnować z widocznych błyszczyków, pomadek, a balsam łatwiej aplikować sobie w ciągu dnia, nawet w czasie lekcji. Pisałyście mi, że nie wyobrażacie sobie makijażu do szkoły bez podkreślenia brwi. Ja tu jestem za tym, żeby ładnie wyregulować swoje własne brwi, a następnie podkreślić je po prostu delikatnie żelem. Oczywiście, jeżeli macie jakieś prześwity, możecie zrobić to kredką czy cieniem, ale nie przesadzajcie. Makijaż ma być naprawdę dyskretny i naturalny. Teraz podkreślamy oczy. Co zrobić, żeby je podkreślić, żeby nie był to zbyt nachalny efekt? Ja zrezygnowałabym z czarnego linera, z czarnej kredki na rzecz brązowej kredki, na rzecz czekoladowej, szarej, grafitowej, bardziej delikatnej i neutralnej. Ja tutaj zagęszczam sobie linię rzęs. To jest bardzo śmiesznie wygląda. Po prostu rysuję sobie takie kreseczki, delikatne ruchy wykonuję między rzęsami. To delikatnie niestety łaskocze. Musicie spróbować, ale zobaczcie, jak duża jest różnica między jednym a drugim okiem i nie widać tutaj żadnej kreski. Nikt się do was nie przyczepi, że macie coś na oczach. Zrezygnowałabym też z cienia. Uważam, że takie delikatne podkreślenie oczu wystarczy. Nie wyobrażam sobie makijażu oka bez podkreślenia rzęs i wybrałam tutaj tusz z Manhattanu i tusz z Lovely. I tym tuszem z Lovely maluję sobie górne i dolne rzęsy. On daje bardzo naturalny efekt, nie osypuje się w ciągu dnia i na pewno nikt nie będzie miał do was pretensji o mocno wytuszowane rzęsy. Pamiętajcie właśnie o tych dolnych rzęsach, bo to bardzo ładnie otwiera oko, a ja w szkole w ogóle nie malowałam dolnych rzęs. Nikt nie malował dolnych rzęs w moich czasach. I tak wygląda mój make-up, no make-up na co dzień. Idealny do szkoły, na uczelnię oraz do pracy. Możecie powiedzieć, że to bardzo mało, niby nic tu nie mam na twarzy, ale właśnie o to mi chodziło. Ja tak właśnie maluję się na co dzień. I teraz postaram się zrobić jakąś fajną fryzurę. Na noc zaplotam sobie całe włosy w warkocz dobierany, żeby trochę zwiększyć objętość włosów, żeby nadać im tekstury, ale jeszcze nie jestem pewna, co będę z nimi robić. I teraz możecie się śmiać, popatrzeć sobie na moje nieudolne próby ułożenia jakiejkolwiek fryzury. Myślałam, że splecenie warkocza wystarczy i że będę mieć po prostu ładne loki, no ale nie wystarczyło. Włosy jakoś fajnie się nie układają, dlatego postanowiłam, że zepnę sobie grzywkę, spinam ją słówkami na krzyż. Resztę włosów jakoś postanowiłam, że po prostu upnę. Zrobiłam kucyk i na początku spróbowałam zrobić z nich sznur. Niestety mam teraz wycieniowane włosy, więc zupełnie nie wygląda to fajnie, bo włosy mi wychodzą. Dlatego zaplotłam je później w warkocz. Warkocz oczywiście luzuję, żeby zwiększyć jego objętość, bo taki ulizany nie jest w moim stylu. No i wyciągam sobie tutaj włosy wokół twarzy, ale ostatecznie stwierdziłam, że to upięcie mi się nie podoba i po prostu uwalniam wszystkie włosy wokół twarzy i to już jest zupełnie w moim stylu. Rezygnuję z mocnych perfum i używam mgiełki zapachowej. Obficie się nie opryskam i zabieram ze sobą mgiełkę do torebki. Wy też możecie zabrać ze sobą mgiełkę do szkoły i po prostu w czasie przerw psiknąć się w łazience. Teraz nakładam koszulę flanelową, coś co uwielbiam, uważam, że każdy uczeń powinien mieć. Jak gdybym teraz chodziła do szkoły, właśnie tak bym chodziła
ubrana. Moją inną propozycją jest też na przykład sukienka letnia, na którą możecie zakładać kurtkę jeansową lub skórę, czyli takie ciuchy letnie możecie przeistoczyć w jesienne. Niezbędniki do plecaka, przede wszystkim puder matujący, którego używamy w ciągu dnia na strefę T, żeby się nie świecić. Szczotka, jeżeli macie rozpuszczone włosy, nie chodźcie z kołtunami. Korektor, żeby zakryć pryszcze, jeżeli Wam się odsłonią. Pomadka ochronna i oczywiście bibułki matujące, ale nie używajcie je w klasie przy wszystkich. Ja właśnie tak robiłam i wszyscy na mnie patrzyli dziwnie w szkole. To już wszystko. Dajcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podobało. Życzę Wam miłego roku szkolnego. Dacie radę. Buziaki, pa!